Cześć, siemano. Witajcie. To Jabłuszka w Austrii. Dzisiaj będzie troszeczkę inny materiał. A mianowicie chciałbym powiedzieć kilka słów o grze Professional Fishing. Jest ona darmowa, dostępna na Steamie. Ale czy warto ją instalować? Czy warto poświęcić te kilka chwil, żeby ją ściągnąć, miejsce na dysku, swój czas oraz grać? O tym słów kilka. Otóż powiem wam tak, no, jeśli chodzi o na przykład sklep jak to w każdej grze wędkarskiej powinien być pełny sprzętu, pełny wędek, pełny przynęt, zanęt, wszystkiego co jest możliwe. I tutaj gra nas nie zawiodła. Sklep mamy pełny, mamy przeróżne rzeczy z różnymi statystykami, o różnym koszcie. Fajnie odwzorowane graficzki tutaj są w sklepie. Przynęt mamy dużo. O, tutaj jest bardzo ten raw fish shad impuls, jest bardzo podobny do Michela, do gum Michela. No, jest to wszystko tutaj. O, tutaj mamy jerki, troszeczkę podobne do salmo jerku. Te salmo nie mają u góry, tylko mają z boku. Właśnie w puszce mają zaczep. Tutaj fajne, nie pamiętam jak one się nazywają, cykady. No, przynęt, spławików, wszystkiego mamy tutaj mnóstwo. Siatek mamy małą ilość. Sondy nawet mamy, proce zanętowe. A jeśli chodzi o sklep, to tutaj twórcy odrobili zadania domowe i daję plusika im. Po prostu, no, bardzo mi się to spodobało. Jestem zadowolony. Co dalej? Mamy fajną rzecz, która tutaj jest. Są to dzienne zadania, za które dostajemy dodatkową kasę, dodatkowy exp. Nie są one wyrafinowanie trudne, polegają po prostu na codziennym graniu i na przykład złapaniu określonej ilości ryb. Tego to jest bardzo fajny zastrzyk do kasiory, do expa i do motywacji, aby grać. Za to też otrzymają chłopaki tutaj Professional Fishing dużego plusika. Zobaczmy co tutaj mają. Zobaczcie, tutaj mają też Wikipedię, które jest naprawdę dosyć solidnie, są opisane ryby, które można złapać, co z nimi można robić, gdzie one są mniej więcej, jakie przynęty stosować. Jest to taki ala samouczek dla gracza kompletnej wiedzy, gdzie, co, ile, jakie ryby są. Za to też mogą dostać dużego plusa. O, zobaczcie, już mamy chwileczkę przeglądamy samo menu i już nazbierali sobie 3 plusiki. Tutaj mamy fish market, tu będziemy sprzedawać ryby. Nie polega to na żadnych aukcjach, licytacjach, tylko po prostu wchodzisz, sprzedajesz, dziękuję, do widzenia. Tutaj mamy klub, czyli takie ala sojusze, klany, jak w innych grach, za które dostajemy, są pobierane od nas opłaty w postaci 3%, 1%, zależy kto jaki sojusz wybierze. Co tak naprawdę w tym kole wędkarskim dostajemy? Nie mam pojęcia. Turnieje też mamy. Miesięczne, tygodniowe. Fajnie, no, turnieje też jest ważna jakaś tam rywalizacja między nimi, nie tylko łowić ryby. Dobrze, co tutaj dalej mamy? O, łowiska wędkarskie. Mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6 łowisk jak na razie tylko mamy. Nie jest to dużo, ale gra, miejmy nadzieję, będzie się rozwijać. Za to dostaną neutralne takie 0, bo no, spodziewałbym się dużo więcej łowisk, dużo więcej gatunków ryb, dużo więcej miejscówek. Przejdźmy na łowisko. Okay. Wczytuje nam się gra. I zobaczmy, co ona sobą będzie reprezentować. Dobrze, jesteśmy na łowisku i powiem wam tak, duży plus dla
twórców gry jest połączenie wszystkich serwerów, wszystkich krajów, że dzięki temu na łowisku spotykamy ludzi z innych krajów, jak i możemy z nimi pisać i wchodzić w interakcję. To jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo duży plus. To się przyda, można poznać wielu ciekawych ludzi i może być ciekawiej. Dobra, przejdźmy teraz sobie nad wodę. Zdradzę Wam, że grałem już chwileczkę w tą grę. Nie jestem tak całkowicie goły. I powiem Wam kolejny plusik dla twórców tej gry. To jest na pewno grafika. Grafika jest po prostu przecudna. Tak ładnej grafiki długo, długo, długo nie widziałem. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? No, tu dla mnie skończyły się plusy, ponieważ reszta, którą programiści tej gry stworzyli, to jest po prostu dla mnie kompletna sieczka i nieporozumienie. No, nie chce mi się w to grać i Wam pokazywać, jak ta gra wygląda. Po pierwsze, dla mnie minus to jest bzdurna siatka, którą trzeba gdzieś tutaj rozstawiać sobie we wodzie. Następnie do niej wrzucać ryby i próbować trafić tą rybą do siatki i albo trafisz, albo spadnie ci, nie trafisz i nie będziesz miał ryby w siatce. Następne, całkowicie nienaturalne takie grafiki, wędki i zachowania tej żyłki podczas holu ryby, takie no dla mnie jest to po prostu takie sztuczne, takie no po prostu aż koli w oczy. Ten system zwijania tych ryb, walki z nimi, grafiki, gdy kij się ugina, no to jest po prostu masakra. To jest kolejny duży minus, czyli mamy już przynajmniej 3 minusy. Grafiki złowionych ryb są przepiękne. Po prostu ryba wygląda prawie jak żywa, ale nie ma odzwierciedlenia wielkości tej ryby. Na przykład każdy sum, obojętnie czy on będzie miał 100 kg, czy będzie miał 20 kg, czy 30 kg, w grafice będzie wyglądał tak samo, bez żadnej różnicy. Kolejny minusik. No, następny minus, powiem Wam, w ciągu kilku godzin, co grałem w tą grę, skraszowała mi się 3 albo 4 razy. Gra jest pełna bugów, błędów, niedoróbek. Wieszanie się ryb gdzieś w trawie, w kamieniach, wyrzuty wędki, czy nawet w samym poruszaniu się wpadamy gdzieś w jakąś teksturę, nie możemy już nic zrobić, no po prostu gra jest całkowicie niedorobiona. No sorry, ale to się tak po prostu nie da w to grać. Pół godziny mamy rozgrywki przyjemnej, fajnej, dobrej. Następnie wpada Wam jakiś glitch, coś i no nie idzie nic zrobić. Raz to się trafia co 15 minut, raz się trafia co 5 minut, raz się trafia cały czas. No to jest różnie, ale gra jest po prostu dla mnie nie do przyjęcia. Nie chcę grać w taką grę, nie chcę na nią marnować swojego czasu, nie chcę czekać aż, jakby to powiedzieć, zrobią jakiegoś patcha. Zainstalowałem, ściągnąłem ją troszeczkę za szybko i na pewno jak są jakieś DLC do kupienia, cokolwiek, no po prostu nigdy nie zainwestuję w nią, ani złotówki, ani euro. I jeśli chodzi o moje opinie, moje własne zdanie, nie warto ściągać tej gry i marnować na nią swojego czasu. Zostańcie lepiej przy Fishing Planet albo no jest jeszcze tyle fajnych gier jak Ultima Fishing, Bass Fishing, no jest mnóstwo gier. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Powiem jeszcze raz, nie warto, omijajcie tą grę szerokim łukiem. Dzięki za poświęcenie kilku minut na moim kanale. Nie zapomnijcie lajkować tego filmu i zostawić subskrypcji z dzwoneczkiem. Dzięki, do usłyszenia.